Czułeś dużą presję? Jak to było? Znaczy się presja na górze troszkę na pewno była, ale czułem, że dam radę, że jednak stać mnie na to, żeby skoczyć w drugiej serii daleko. Nie myślałem, że aż tak daleko skoczę, a też nie wiedziałem, ile skoczyli przede mną, ile skoczył Anders przede mną, ile skoczył Kamil. No niestety nie mam podglądu na to. Słyszałem, że skoczyli daleko, bo tam na trybunach było słychać okrzyki kibiców. Nie zastanawiałem się też za bardzo nad tym, ile muszę skoczyć, żeby wygrać, czy nie obliczałem, tylko po prostu chciałem zrobić swoją robotę i oddać swój skok i akurat mi wyszło. To było trochę tak, że każdy twój tutaj skok był lepszy od następnego? Znaczy się można by było tak to powiedzieć, bo w sumie pierwszy treningowy skok to był 128 metrów, byłem czwarty w treningu, później byłem 13, później 15 w kwalifikacjach, no a dzisiaj wygrałem. Te treningi ostatnio w Szczyrku dużo ci dały chyba? Na pewno troszkę pomogły, znaczy troszkę, no dużo pomogły, bo dzisiaj się mi dobrze skakało. Brakowało takiej pewności siebie i tylko brakowało tego, żeby uświadomić sobie w głowie to, że te skoki są dobre i nie trzeba tutaj kombinować, bo kombinowałem i po prostu nie szło tam, nie szło w Titize, nie szło w Kusamo, nie szło w Lillehammer. Była złość sportowa na pewno i na pewno nie byłem zadowolony i różne myśli przez głowę mi przechodziły i tak jak trener mi powiedział, tutaj nie ma co kombinować, bo są dobre skoki i trzeba skakać. Jesteś trzecim Polakiem w tym sezonie, który wygrał Puchar Świata przed rozpoczęciem. Chyba nie myśleliście, że będzie aż tak dobrze po pięciu tak naprawdę weekendach z Pucharu Świata, który jeszcze się nie skończył. Takie myśli nie nasuwały się nam do głowy, bo wiedzieliśmy, że dobrze skaczemy, bo trenowaliśmy i te skoki były dobre, ale no, nie myśleliśmy, że to może tak szybko przyjdzie. Po prostu nie myśleliśmy o tym, o taka jest prawda i trenowaliśmy, robiliśmy swoje i jak to tak szybko przyszło, to fajnie, aby się tylko utrzymało jak najdłużej. Zauważyliśmy pewien napis na twoich nartach. O co w tym chodzi wszystkim? Bo już cały internet szaleje teraz na tym punkcie. Tak? Wiesz, to fajnie, to się cieszę, że szaleją. No po prostu, tak, brakowało swobody i było dużo kombinowania. No i tak sobie napisałem na nartach, no luz w dupie i luz w dupie, no i taka jest prawda. Kiedy napisałeś to? Teraz przed tym weekendem czy wcześniej? Tak, teraz przed tym weekendem. Mieliśmy jeszcze taki jeden tekst, luz w dupie i nisko na nogach, ale to był mój tekst i wykorzystał go mój kolega Bartek Kusek, a ja sobie go udoskonaliłem i tak sobie napisałem inaczej. Jutro kolejne zawody, teraz Engelberg, chyba twoja ulubiona skocznia, nie może być źle. No zobaczymy, jutro jest dzień i jutro są kolejne skoki. Na pewno będziemy chcieć walczyć i pokazać się z jak najlepszej strony, a co będzie, to dzień pokaże. Zobaczymy, jakie będą też warunki i jak to będzie wyglądało. Anders Bardal powiedział, że no, na Polaków nie ma mocnych, chyba tylko muszą dzisiaj poimprezować najlepiej do rana, bo inaczej to jutro też nie będą nie do pokonania. Będziecie jakoś świętować, czy spokojnie dopiero po powrocie do kraju? Na pewno nie będziemy świętować. Myślę, że Anders tutaj bardziej żartował, bo on też jest, to jest też dobry skoczek i tutaj nie ma jemu nic do zarzucenia, ileś już sezonów z kolei dobrze skacze i to na pewno był żart, a jest mocny i jest dużo mocnych skoczków, także każdy się zaraz liczy. Musisz sobie zdawać z tego sprawę, że po tym zwycięstwie pojawi się wielkie zainteresowanie, tak jak było przez chwilę z Krzysiem Biegunem na początku sezonu. To trochę mu nie pomogło, nie boisz się, że może być u ciebie podobnie? Nie, bo akurat mój tata produkuje meble, a to mam dużo szaf, mam się gdzie chować.